Trasa obejmuje 22 miasta. Większość w Polsce, jeden będzie w Wiedniu, jeden będzie w Dublinie, w Irlandii, ale większość w Polsce, we wszystkich dużych miastach. I po 5 koncertach mam takie doświadczenie, że nie da się uciec. Absolutnie, zresztą nikt tu nie chciał uciekać od starych rzeczy, bo przecież zespół nagrał kilkanaście płyt i ma bogatą setlistę, natomiast gramy bardzo dużo z tej płyty, bo nam się fajnie to gra. Musimy też zwracać uwagę na publiczność. Więc jak ci powiem, koncert jest dosyć długi, bo trwa 2 godziny 30 z bisami. Nie są to może rekordy jakieś, nie wiem, już bardzo jakieś dłuższe koncerty, które, nie wiem, Cure grywał, ale solidny, długi koncert. Na bis zostawiamy bardzo długi bis z hitami. Ten, kto ma niedosyt, to po prostu tam kończymy paroma hitami, zaczynamy w ogóle właściwie od Oldies Gold. Są też tam covery, jest jeden utwór Bruce'a Springsteena, Radio Badziewie w naszym wykonaniu i jeden cover Dylana, czyli All Along the Watchtower, dookoła wieży, który też wykonywał Hendrix z polskim tekstem, który napisał kiedyś Tomek Lipiński z Brygady Kryzys, a reszta są nasze piosenki. I jest 50-50. Nie wiem, czy dotrwamy tak do końca trasy, bo po prostu robimy sobie urlop po tej płycie, do końca roku gramy i zespół po prostu idzie na urlop długi, no ponad rok nie będziemy grali koncertów. To nie wynika z żadnych kwasów, bo jest naprawdę świetnie w zespole. Ten urlop to jest jakby mój pomysł, który już rok temu ogłosiłem, nie medialnie, ale wewnątrz zespołu, żeby każdy był przygotowany na sytuację, i chłopaki to zaakceptowali. Urlop posłuży tylko temu, żeby się odświeżyć i pokochać. Nie to, że my nie kochamy, tylko generalnie, jak sam dobrze wiesz, na ten rytm cały, wywiady, trasa, to wszystko jest jakby, no, ja to dźwigam. Dźwigam nie 5 lat, tylko 30 i potrzebuję takiego oddechu, ale za bardzo kocham muzykę, że to nie jest żadne rozwiązanie zespołu, tylko normalny urlop, który mają też zespoły. Na świecie, w Polsce też Mysłowic miał taki przykład. Więc gramy do końca roku trasę i chcemy się jak najwięcej podjarać Oldies Gold, bo te piosenki na próbach powstawały. Zespół nigdy tylu prób nie odbył, to było kilkaset prób. Nie uciekniemy od starych kawałków, więc dla tych wszystkich, co będą ten wywiad oglądali, niech się nie boją. Bo generalnie myślę, że jest 50-50, ale to tak zawsze jest, że no, gramy większość tego materiału, tylko to są piosenki łamane, na przykład nie, Moja Kobieta łamane na Henryka Dzidło, czyli jednego dnia we Wrocławiu zagramy to, a na przykład w Białymstoku to. To ten jak już ktoś trafi, bo nie da się zagrać 22. Da się, ale ludzie by byli, no zawsze będą krzyczeć King, Warszawa i to też gra się dla ludzi, natomiast deserem jest bis, bo w programie, poza starymi piosenkami z tam Steela w alternatyw, raczej się ten setlista główna opiera na Oldies Gold i na piosenkach ultra starych, które siedzą z czasów jeszcze lat 80., które gdzieś swym chuligaństwem siedzą, miksują się o dziwo z tym materiałem, bo na tej płycie jest dużo saksofonu. To też był taki nasz powrót, oprócz tych źródeł, które mówię, blues, Dylan i tak dalej. To Maciej Majszak, gitarzysta Magilla, który jest młodszy ode mnie o te 8-10 lat, był zawsze wielkim fanem starego Teela w Alternative i on sobie wymarzył, żeby tutaj wprowadzić do gry naszego saksofonistę, Tomka Pieszalskiego, zresztą z tego składu sprzed lat, który na scenie już z nami grał od dawna, ale nigdy się nie udzielał tak w studio. I te piosenki, niektóre z tymi riffami saksofonowymi, jak nie wiem, Menora Benz, czy Old is Gold, może nie wiem, Skomplikowany Nowy Świat, właśnie ta piosenka o Facebooku, czy tam o zjawisku. One pasują do starego T-Love, więc gramy dużo tych oldschoolowych hitów, typu Liceum, Wychowanie, Autobusy i Tramwaje. Więc jak ktoś więcej znajdzie w tej liście początku i współczesności.